Projekt Ballady i Romanse, więzienny artbook na 200-lecie pierwszego wydania zbioru, to program zajęć edukacji kulturalnej zrealizowany w areszcie śledczym w Warszawie-Grochowie dla grupy 20 kobiet odbywających karę więzienia. W jego ramach uczestniczki zdobyły wiedzę o polskim i światowym romantyzmie, osobie i twórczości Adama Mickiewicza, poznały kontekst powstania ballad i romansów, ballady jako gatunek literacki. Napisały więzienną balladę i stworzyły unikatowy artbook. Projekt został zrealizowany we współpracy z Aresztem Śledczym Warszawą-Grochowym, Aresztem Śledczym w Opolu i Zakładem Karnym w Goleniowie. Jego patronem medialnym jest Forum Służby Więziennej. Cisza, proszę bardzo o ciszę, bo Ewelina czyta. Zostań się lepiej z tym, kto cię kocha. Zostań się, Oluba, ze mną. No, czyli zdradził się, że to on, tak? No to jest po prostu, wiecie, to jest brazylijski serial. Telenowela o miłości. Turecki. Dwuchsetlecie wydania pierwszego zbioru ballad i romansów Adama Mickiewicza osadzone z aresztu śledczego w Warszawie-Grochowie przepisały ballady i romanse oraz je pięknie zilustrowały. Mówi Małgorzata Brus z Fundacji Dom Kultury. Powstał wspaniały manuskrypt, istny biały kruk, który został przekazany do Muzeum Literatury w Warszawie, a także powstała wersja interaktywna, elektroniczna, którą można oglądać i podziwiać na stronie www. Fundacji Dom Kultury. Chateczka moja, stąd niedaleko, pośrodku gęstej leśniny. Jest tam dostatkiem owoców, mleka, jest tam dostatkiem zwierzyny. Stój. Bo stój odpowie, czyli w założeniu ta dziewczyna, tak? Hardy młokosie, mówi do niego. Pomnę, co ojciec rzekł stary. Słowicze wdzięki w mężczyzny głosie, a w sercu lisie zamiary. Nie? Czyli trzeba to też wygrać. No tu, to taki, a tutaj już... Wiadomo. Dobra. Dalej jedziemy. Idzie nad wodą, błędny krok niesie, błędnymi strzela oczyma. Wtem wiatr zaszumiał po gęstym lesie, woda się burzy i wzdyma. Burzy się wzdyma, pękają tonie. O niesłychane zjawiska. Ponad srebrzyste świteź błonie dziewicza piękność wytryska. Taka ich chęć wejścia w tę sytuację i bycia w tym i jakiejś próby zrozumienia. Mówi Kinga Kosik-Burzyńska, aktorka, improwizatorka, parodystka, prowadząca zajęć z osadzonymi. Przychodzą tu pewnie różni ludzie, nagle ktoś wpada, każe coś czytać, robić. Pewnie to nie są jakieś najłatwiejsze dla nich sytuacje, ale no są... przedzielne. I jest ta współpraca z nimi, to jest naprawdę czysta przyjemność i widać, no jakoś tak widać, że to ma sens. Dajcie nam mówić czułym wyrazem, porzuć wzdychanie i żale. Do mnie, tu będziem razem, po wodnym płosać krysztale. Czy zechcesz? Niby jaskółka chybka, oblicze tylko wód muskać. Czy zdrów jak rybka, wesół jak rybka, cały dzień ze mną się pluskać. A dusza przy tym świadomym drzewie niech lat doczeka tysiąca. Wiecznie piekielne cierpiąc żarzewie, nie ma czym zgasić gorąca. Dobrze, dziękuję. Czyli typowy ochrzan. Koleś zbiera po prostu awantura. Nina, spróbujesz to przeczytać tak, jakbyś robiła awanturę na tych naszych tekstach? Jedziemy. A gdzie przysięga? Gdzie moja rada? Chyba jest taka jakaś droga resocjalizacji, nie wiem, czy to nie za duże słowo, ale rzeczywiście teatr, poezja, pewnie większość sztuk, plastyka i tak dalej, to daje taki właśnie no, dobry efekt. Dzisiaj wyszły zadowolone, część czytała, część się jeszcze nie ośmieliła, ale myślę, że jakby tak popracować trochę dłużej, to tutaj by było naprawdę... wspaniałe teatry by się odbywały i to są wszystko artystki takie i mają takie poczucie tego tekstu, że jestem pod wrażeniem. I na wiatr lotne rzuciwszy stopy, jak tęcza śmiga w krąg wielki, to znowu siekąc wodne zatopy, srebrnymi pryska kropelki. Lubię poezję romantyczną, nastrój, atmosfera, w taki bardzo surowy sposób przekazywane wartości morskie.
mówi jedna z osadzonych. Język archaiczny absolutnie mnie nie zraża, jestem historykiem z wykształcenia, także dużo tekstów takim językiem pisanych czytałam. A wicher szumi po gęstym lesie, woda się burzy i wzdyma. Burzy się wzdyma i wre aż do dna, kręconym nurtem pochwyca. Roztwiera paszczę, otchłań podwodna. Ginie z młodzieńcem dziewica. W projekcie wzięły udział kobiety odbywające karę więzienia w areszcie śledczym w Warszawie-Grochowie. Malina, Helenka, Alicja, Eveline, Małgosia, KDR, Skowronek, Motylek, Biedronka, Mrówka, Wiewióra, Majka, Bonita, Jerzynka, Zośka, Renata, Kristina, Zuzia, Małgorzata, Justyna, Maja, pełnoletnia. Projekt Ballady i romanse, więzienny artbook na dwusetlecie pierwszego wydania zbioru został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.